Hej, tato, jedziesz? Okej, czekam. Jadąc? Dobra, to czekam, fajnie. Co tam? No super, ogarnąłem dziś, jak działa język kodowania. No. Już? A, masz dopiero 12 lat. Kiedyś stworzę program, którym wyleczę mamę. Naprawdę? A, to super, młody. Gdzie jedziemy? Na chwilę do Orkson, zapomniałem zabrać ważnego papierka. Nie możesz go w domu sobie wydrukować? Nie, to nie takie proste u nas. Nienawidzę tego Orksona. Ciebie nigdy w domu nie ma. Kiedyś będziesz tam pracować. Ciesz się, że będziesz mieć tak łatwy, młody. Tak? Jak? Co? Okej, już tam jadę! Nie, musicie zamykać 3 zawory w piwnicy 3B. Mój Boże, jeżeli jest powyżej 450 stopni Celsjusza, musicie... Skup się, posłuchaj, musicie zamykać 3 zawory, te takie obok ciebie, w piwnicy 3B. Nie ewakuujcie ludzi, wystarczy zamknąć 3 zawory. Tato, co się dzieje? Nie, mówię, że nie ewakuujcie, już jadę, zamykaj zawory. No to co? Zamknij! To jest prawdopodobnie wasze najważniejsze zadanie w całym życiu, The Crew. Nie spieprzcie tego, okej? Okay? Pomóżcie Irelowi zrobić wszystko, co chce. On rozłoży taką specjalną maszynę. Ekipa po prostu ma stać obok niej. Kaput? Kaput? Świetnie. Dobra, maszyna rozłożona, posprawdzam wszystkie możliwe wersje i naprowadzę innych do was po drodze pomogli. Doktor Ku, czas na ciebie, musisz dobrze pokierować ekipą. Widzimy się za kilka dni, mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. No dobrze, powodzenia nam na pewno wyjdzie. Nie wiem co mam zrobić, nie wiem, nie rozumiem cię. Pomóż mi, nie wiem, nie rozumiem, o co ci chodzi. No odciąłem generator i co, jak co, nie, będę ewakuował. No widzę, lawy, no świeci się, no. Dobra, spoko. Już to wyłączam, dobra. No tablicy nic nie ma, no, możliwe, że ktoś zmazał, czy coś, nie wiem. Nie wiem, co mam robić, nie wiem, nie rozumiem cię. Musisz to pomóc mi, nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi. No odciąłem generator i co, nie, będę ewakuował. No widzę, lawy, no świeci się, no. Dobra, spoko, już to wyłączam, dobra. Przepraszam. Który mamy rok? Rok? O kurde, trudne pytanie. Trudne? No wiesz, nie za bardzo wiem. A gdzie jesteśmy? To jest bardzo The Crew? The Crew, co to? Dobra, inaczej, jak masz na imię? Nie mam.
No jak nie ma... Czekaj, jestem Namo. Ło, to ty masz imię? Ale fajnie masz, ja nie mam. Nie no, to jest jakaś fikcja. Ja nie... Jak nie masz? Czekaj, będę oglądał mecz. Juventus wygra, taką ładną brameczkę strzeli Arturo Vidal. Skąd wiesz, że strzeli? Cicho, Panato. Ale piękny mecz. Chcesz przeczytać jakąś książkę? Kurde, czekaj. O co tu chodzi? Co to za dźwięk? O nie, już. No dobra, to ja idę na kawkę. Nie miałeś iść po kawę? Nie zdążyłem. Jak coś, toaleta jest za zlewa, z przodu. Co? Co to? Idę pomieszać jod. Co tu się dzieje? A co tu chodzi? Fajna lampka z lawy. Taka duża. I strzela. O, spokojnie, spokojnie. Kim jesteś? Kim ty? Jestem Namo, możesz mi powiedzieć, który mam rok? Rok? Czekaj chwilę. Ty jesteś nowy tutaj? Jaki nowy? Tak, jestem nowy. O kurde, nareszcie ktoś nowy. Jak ty się tu dostałeś? Teleport czasowy. Jestem Namo, członek Dekru. Jestem w trakcie misji w czasie... Miałem pojawić się w naszej bazie kilka lat w przyszłości. Ale coś nie wypaliło. Czyli jednak świat poza tym istnieje? Proszę wytłumacz mi, co tu się dzieje? Ciężko wytłumaczyć. Jesteśmy w pętli. Znajdujemy się w siedzibie firmy Orkson. Jestem tu już tak długo, że nie pamiętam, który mamy rok, jak długo tu jestem i inny. Wiem, że wszystko przez nieudany projekt przeniesienia cząsteczki w czasie. I jakiej cząsteczki? Taki projekt. Zamiast przenieść cząsteczkę w czasie, przeniosłem siebie. Ultra trudny proces. Sam byłem w szoku, że tego dokonałem w sumie. Okej. A kim jest tamten typ, ten dziwny? Dziwak? Dziwny? Fajna ksywka w sumie, ja na niego mówię Filodeusz, bo wiesz, Filodeusz ma Przeusz. Co? Odbijamy tu. Próbowałem uciec z tej pętli, ale wszystko co robię się resetuje po kilku minutach. Zapewne nie pilnowałeś się z efektem motyla? No właśnie nie. Jak ty masz w ogóle na imię? Rofus, jestem Rofus. Swoimi zapamiętałem. Filodeusz już nie za bardzo, nie duży. No, reset. Spotkajmy się w tym samym miejscu, okej? Okay? For myself when I come home. Leave the light on. For myself when I come home. Leave the light on. No, wróciłem. Hej. Zatem tak, znalazłem chyba pracę. Gdzie? W jakiejś hurtowni jako kasjer. Zawsze coś. Naprawdę nie możesz się nigdzie zatrudnić jako technik, czy jak wy się nazywacie? Próbowałem, żaden pracodawca nie chce mieć nic wspólnego z nazwiskiem ojca. Nie, no, oni zrozumieją, że to nie jest jego wina. Chyba nigdy. No dobra, a jak tam szkielet, dobrze chodzi? Chyba już ogarnęłam powoli. Jest to dziwne, ale i tak jesteś z ciebie dumna i wdzięczna. Jesteś mądrzejszy niż ojciec. O, wiesz, ciężko. Szkoda, że z dofinansowania zostało tak mało kasy. Tak to bym otworzył swoją fabrykę i byśmy zarabiali tysiące, jak nie miliony na tych szkieletach. Masz łeb, synek. Masz łeb. Kales Blues. Z kim on tak gada? Z jakimś krzykliwym typem. Krzykliwym? Nie wiem, no ciągle gada, co mamy robić. No, próbowałem, no ale nie ma szans. Ale wiesz, co jest najdziwniejsze? Jak Filodeusz z nim rozmawia, to typ z telefonu zachowuje się, jakby był w pętli. Ale jak ja zaczynam do niego gadać? Na przykład ja? No to patrz, czekaj. Daj głośno mówiący. No to masz, gadaj z nim. No, hej, Mortko, jak tam u ciebie? Dobrze płacą? No jasne, jak u ciebie? A nic, nowy gość do mnie dołączył. Nowy mój kolega. No to super, żyjcie sobie dalej. Powodzenia z farcem, Mordo. No i widzisz. To gdzie jest Adeon? Nie wiem. Z tego co pamiętam, opowiada mi, że gdzieś jedzie. Super. Idziemy do niego i z nim współpracujemy. Problem w tym, że poza tą pracownią, w której jesteśmy, nic nie ma. Jak nie ma? No, jest czarna mgła i tyle. Będziesz szedł, aż w końcu się zresetuje wszystko, bo nie zdążysz. Okej. Skoro Filadeusz jest w pętli, to pewnie pamięta gdzieś tam głęboko, kim on jest.
Można spróbować kazać mu przypomnieć, ale wątpię, że się uda. Chłop ma Alzheimera, mówię ci, on żyje w swoim świecie. Zatem spróbujemy po resecie. Nie no, serio, ja nie pamiętam. Na pewno coś pamiętasz. Co się działo przed tą całą pętlą? Ty mnie podpuszczasz do zbrodni? Jakiej zbrodni? Boże, mów! O, pan krzykliwy dzwoni. Panić go, skup się, okej? Okay? Spróbuj sobie przypomnieć, kim jesteś. Twoje imię! Ale ja naprawdę nie mam imienia. Nie jestem jakiś wyjątkowy jak ty. Musisz mieć imię. Inaczej. Pamiętasz twoją pierwszą pętlę tutaj? Owszem. O, to już coś. I? No byłem zdziwiony, mocno. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zacząłem liczyć te pętle. Ile wyszło? Przestałem liczyć na 120 coś tam tysiącach. Uwierz mi, liczenie do tak dalekich liczb jest mylące. Przestań się śmieć. Pamiętasz, co wtedy robiłeś? Nie wiem, słuchałeś poleceń gościa z tego telefonu, albo samemu opracowywałeś coś jak stąd uciec, czy coś? Typa z telefonu? To parę razy. Chyba gada brednie, bo nigdy mi to nie wychodziło. Jak? Albo nie zdążałem, albo ginąłem. Czekaj, mamy to zginąć? Wiesz, ile razy umarłem? Jestem mistrzem w to. Nie wiem. To jest tak popierdzielone. Widzisz, mówiłem. Słuchaj, Rafius. Mamy może jeden plan taki, ale... No? Filadeusz powiedział mi, że można tu zginąć, bo i tak się potem resetujesz. No nie wiem, czy to prawda. Odkąd tu jestem, nikt jeszcze nie zginął. Filadeusz niby tak. Filadeusz ma swój świat. Nie ufałbym mu. Moglibyśmy spróbować, wiesz, obmyślić jakiś plan bardzo, bardzo niebezpieczny i... nieracjonalny i próbować do skutku. A jak się nie uda? A jak Filadeusz się myli? To trudno. Nie. Może ty jesteś tak heroiczny, ale na pewno nie ja. A masz inne wyjście? Siedzę w tej pętli już naprawdę dużo czasu. Przyzwyczaiłem się. Wolę żyć tutaj niż tam umrzeć czy coś. Rofius, popatrz. Jest nas trzech. My dwaj jesteśmy technikami. Filadeusz też... się na takiego wydaje, jakby był przed pętlą. Musimy spróbować. Oj, spokój. No, na Rufius, no. Nie będę się poświęcać, nie i koniec. Zresztą nawet nie wiemy, co zrobić. Zapytasz gościa z telefonu. Namo nie. Nie będę tego robił. Zatem ja z nim pogadam. Nawet nie próbuj, odbiję ci jeszcze jak milczy Filadeuszowi. Ida. Nie, proszę. Halo? Namo, jak się czujesz? Skąd mnie znasz? Opowiedz mi o swoim dniu. Ale kim ty jesteś? Nie jesteś czasem krzykliwym panem? Dla ciebie nigdy. Ale jak dla mnie? Czemu ty dla mnie jesteś jak ojciec tata? No tak. Boże, ty żyjesz. Jak dobrze cię słyszeć tu. Ciebie też. Ale jak? Przecież umarłeś w wypadku. Opowiedz mi o swoim dniu. Jezu, jak się cieszę, że cię słyszę. Ja też. Opowiedz mi o swoim dniu, proszę. Z ekipą The Crew ratujemy świat. Wiedziałem, jestem z ciebie taki dumny. Jezu, ty nie wyślę, mam ci to opowiedzenie. Ale najpierw musimy się spotkać. Nie musimy. Pogadajmy jeszcze trochę. Jasne, tato. Co się stało po tym wypadku z tobą? Jakim wypadku, synu? No, w wypadku, jak Orkson wybuchł blisko nas. Wpadliśmy w stłuczkę, potem do wody, próbowałem cię wyciągnąć z niej, ale za głęboko spadłeś. No, przepraszam. Nic się nie stało, synu. Żadnego wypadku nie było. Wybuch, stłuczka, woda. Jako znam. Zaraz się wszystko zezuje, ale odbiorę znowu. Nie. Wierzę, że on żyje. Namo, on nie żyje. Już chyba wszystko zaczynam rozumieć. Nic nie rozumiesz. Tak wcześniej powiedziałeś. Sorry, muszę zaraz odebrać telefon do tego. Nie odbieraj. Musimy poważnie porozmawiać, Namo. Wszystko nabrało sensu. Tato, jestem już. Namo, rozłącz się. Proszę. Odejdź, albo cię czymś rozstrzelam. Daj mi porozmawiać z ojcem, okej? Okay? Namo... Możemy rozmawiać. Powiedz mi, co u ciebie? Wszystko w porządku, jadę właśnie do firmy. Zapomniałem odebrać kilka papierków. Nieważne.
Dalej nie dowierzam, jak to się stało, że żyjesz. Cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. Namo, nie odbieraj tego. Odebiorę! Wiem, jak stąd wyjść, wiem, jak zdobyć plan. Wszystko nabrało sensu. Jeszcze przed chwilą chciałeś działać przecież. Tata tu jest. Odbijać się jak Filadeuszowi. Nie gadaj przez ten telefon, no nie odbieraj. Przestań mi dokuczać. Nie odbieraj, odbijać i pomyśl nam. Nawet jeżeli tak, jest mi tu lepiej. Cześć, tato. Ten egzoszkielet, kurwa! Nie mogę go zdjąć. Zażył się. Ale to boli! Halo, 911? Potrzeba pomocy, szybko, no. Jezu, ty nie wyślałem, mam ci to opowiedzenie. Dzień dobry, nie żyję. Przykro mi. Ale jak dla mnie, czemu ty dla mnie jesteś jak ojciec, tata? Niestety ze względu na wizerunek firmy nie możemy cię przyjąć, no nazwisko świadczy o... No, w wypadku, jak Orkson wybuchł blisko nas, wpadliśmy w zbuczkę, potem do wody, próbowałem cię wyciągnąć z niej, ale za głęboko spadłeś. No, przepraszam. To ja podleję kwiatki. Zaczyna ci odbijać jak Rofiusowi, połącz fakt. Miałeś wypadek i stłuczkę z jakimś samochodem na moście w momencie, gdy fabryka Orbson wybuchła w 2011 roku. Ja też miałem stłuczkę wtedy. Teraz rozmawiasz ze starym, który ci mówi, że właśnie jedzie do siedziby i on nie wie o jakimś wypadku. Jesteśmy w pętli w fabryce w Orbson w 2011 roku. Filadeusz to pewnie jakiś pracownik tej firmy. Czy twój stary podczas jazdy rozmawiał z kimś przez telefon wkurzony? Czekaj. Hej, jedziesz z kimś teraz? Tak, a co? Z kim? Zmieńmy temat, co u ciebie? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Z synem jadę, a co? Okej, rozumiem. Widzisz? Po tej stłuczce pomogłem jakiemuś dzieciakowi, czyli to byłeś ty? Tak. No, wszystko nabrało sensu, okej. Musimy stąd spieprzać. Jakiś ma plan? Te zawory. Musi je zamknąć Filadeusz, żeby ta cała pętla się zamknęła, rozumiesz? Nas teoretycznie tu nie ma. On jest. Tak, to ma sens. Nie za bardzo rozumiem. To ja mam je zamknąć? Pff, nie ma opcji. My jak je zamkniemy, to nic nie da. Wy macie imiona, jesteście wyjątkowi. Co ja tam wiem? Fildek, chcesz wyjść z tej pętli, czy nie? No chcę. Zatem musisz to zrobić. No nie wiem, tyle razy próbowałem. Nawet się przez zombiaków nie przebiję. Zombiaków? Przez ten wybuch niektórzy pracownicy zamienili się w coś jak zombie. To zmienia postać w rzecz. No właśnie, zatem nici z planu. Żadne nici, po to będziesz miał nas. My będziemy przed tobą zabijać zombiaki, a ty polecisz zamknąć trzy zawory jak najszybciej się da. Okej. Mogę wam ufać? Masz pełne wsparcie. Okej. Dobra, już daję radę. Ale nie. No nie ten zawór. Kurde, ten też nie. Chyba jednak to na nic. Nie. Nie może być tak. Mam lepszy pomysł. Użyjmy jakiejś strategii. Rofius, lecisz wszystkich na lewo. W tym czasie ja polecę trochę do przodu kolejnych. Ty, Filadeusz... Nie zwracaj na nich uwagi. Jak zginiesz, to się zresetujesz.
O! Ufasz mi. No, działajmy. Który to był? Dobra, to było chyba tak. Boże, niech to się wreszcie uda. Boże, proszę.